Siema, siema, z tej strony Venom. Witam Was w kolejnym odcinku poradnik SnowRunner. Jest to poradnik dla osób początkujących, ale nie tylko. Omawiam tutaj pojazdy, ciężarówki dostępne w grze. W każdym odcinku inny pojazd, jego plusy, minusy, wady, zalety. No i na ten odcinek trafi nam się TuS 108 Wildhook. Co o tej ciężaróweczce, a raczej może mini ciężaróweczce. No jest to auto z klasy terenowej. Jeśli chodzi o AWD i blokadę dyferencjału, to tak jak widać, jest tutaj załączane wszystko ręcznie. Jeśli chodzi o AWD, to mamy taki plusik przy załączanym ręcznie AWD, że w takim terenie łatwym, jak tutaj na przykład ten teren, czy tam płyty, asfalt, możemy ten napęd na wszystkie koła wyłączyć, wtedy nam spadnie trochę spalanko. No tutaj dla tej ciężarówki to jest akurat dużo istotne, bo niestety, ale bak nie jest bardzo pojemny. Natomiast jeśli chodzi o blokadę dyferencjału, no to załączana ręcznie, to jest to taki plus, że działa, znaczy plus, minus, że działa tylko na biegach niskich, bo tak to jeśli ona jest załączana na stałe, jest załączona, to wtedy działa nam na wszystkich biegach, czyli na automatycznym i na wysokich też, a tutaj niestety jak zmienimy na automat, to blokada automatycznie się wyłącza. No i też trzeba pamiętać o tym, żeby na blokadzie dyferencjału po sztywnym terenie, jakiś asfalt czy tak, te płyty wyłączyć, gdyż ciężarówka będzie dostawała uszkodzeń i no i w pewnym momencie pewnie nam się zniszczy całkowicie zawieszenie na przykład. Co dalej o tym specyficznym też pojeździe? Jeśli chodzi o moc do masy silnik, jest to najmocniejszy, też nam daje S+. No to auto naprawdę ma dużą moc, wręcz nawet powiedziałbym za dużą, ale to mówimy później. Jeśli chodzi o jazdę w normalnym terenie, to nie jest jakiś minus, ale jeśli chodzi o jazdę w terenie już trudnym, to nie jest dobry silnik dla tego auta. Następnie trwałość, no też jest tutaj, że tak powiem, lipna. No bardzo łatwo to auto uszkodzić, wjeżdżając na jakieś nierówności, czy jakieś pniaki, kamienie, te sprawy. Zużycie paliwa natomiast no tutaj jest jakieś takie umiarkowane, nawet w miarę, nie jest duże, no ale to znowu ciężarówka też nie jest duża, więc nie powinno być duże spalanie. Natomiast tak jak wspominałem już wcześniej, mały bak, tutaj mamy tylko bak 200 litrów. No ta ciężarówka nie nadaje się raczej do ciągnięcia jakichś dużych towarów na dalsze dystanse, bo no, po prostu nawet nie dojedziemy, bo braknie nam paliwa, ewentualnie nie poradzimy sobie w terenie prawdopodobnie też. Jeśli chodzi o teścik w błotku, w tym standardowym błotku, to przejedziemy teraz. Widać, że ciężarówka się zbiera na automacie, ale jeśli chodzi o błoto, to nie wiem, czy to będzie widać. Przy tej mocy do masy, przynajmniej w tej ciężarówce, możemy się zakopać gdzieś w błocie, bo no po prostu ona ma za dużą moc. Wtedy wiadomo, że możemy sobie zmienić na niskie biegi. Bo jeśli chodzi o jazdę w trudnym terenie, to ta ciężarówka akurat nie ma jakichś dużych problemów z przejechaniem przez nie. No wiadomo, że z ładunkiem już nie będzie tak kolorowo jak tutaj, ale no jest ten pewien problem, mówię. Lepiej jest z tą ciężarówką w trudnym terenie jeździć na biegach niskich, bo na biegach automatycznych, na dużych, wysokich biegach, ona się zakopia po prostu boksując kołami w miejscu. Jeśli chodzi o samą jazdę tą ciężarówką, ze względu na to, że ona ma naprawdę dużą moc, tak jak tu widać, fajnie się zbiera, skrętność ma nawet spoko, ale niestety no, przy tej prędkości to możemy stracić panowanie już przy tej ciężarówce, także też polecam raczej jeździć tą ciężarówką trochę, no, tak jak widać, trochę wolniej niż ona potrafi. Jeśli chodzi o wywrotność tą ciężarówką, no to niestety też bardzo łatwo się nią wywrócić. Zwłaszcza jak będziemy jechali z jakimś, no, że tak powiem, dodatkiem modyfikacji na pasa. No i tak jak wspominałem, spalanie nie jest jakieś kosmiczne w tej ciężarówce, no ale to już wiadomo, no nie jest jakaś gabaretowo wielka, dlatego takie spalanie powinno mniej więcej być na dobrym poziomie. Jeśli chodzi o dodatki i modyfikacje, to teraz przejdziemy do garażu. I co teraz?
jeśli chodzi o ten silnik, tak jak już mówiłem wcześniej, to nawet na najniższym, na najsłabszym silniku, który jest standardowy, to moc do masy jest też S+. Także jeśli ktoś jeździ, będzie chciał naprawdę jeździć tą ciężarówką w trudnym terenie, to śmiało może nawet używać tego silnika, bo każdy następny jest jeszcze mocniejszy. I wiadomo, zwiększa nam się wtedy jeszcze spalanie, więc mówię, wystarczająco nawet jest do jazdy ten silnik, można spokojnie na nim jeździć. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, to tutaj jest standardowa, ta zbalansowana. Skrzynia tuningowa to jest mało istotna skrzynia, bo to jest jak we wszystkich ciężarówkach skrzynia nieekonomiczna. Więc dla mnie jest bez sensu ta skrzynia, bo spalanie w każdej ciężarówce na tej skrzyni wzrasta. Wysokozagresowa skrzynia to jest taka, gdzie ciężarówka ma na każdym biegu więcej mocy, czyli może się rozpędzić do większej prędkości, a przy tej ciężarówce to jest jeszcze w ogóle niepotrzebne. Ale to za tym idzie, ta skrzynia też nie jest rewelacyjna, jeśli chodzi w ciężarówkach. Jeśli mamy dostępne terenowe skrzynie, to są najlepsze skrzynie. Bo to są skrzynie oczywiście z tymi biegami niskimi, trzystopniowymi, czyli bieg niski, niski plusowy i niski minusowy. No i mamy też jeden bieg wysoki, no i wiadomo automat. I to jest najlepsza skrzynia do tego pojazdu, jak i do większości, które są dostępne w tej grze. Jeśli chodzi o zawieszenie, to tutaj pominam tu pewną kwestię. Fabryczne jest normalne niskie, ale jest coś takiego jeszcze jak aktywne, czyli możemy sobie zmienić w danej chwili. I tutaj jest wybór. Jeśli mamy jazdę naprawdę w bardzo trudnym terenie, to trzeba pomyśleć, jeśli chodzi o zawieszenie, bo aktywne to wiadomo, możemy mieć standardowe, czyli fabryczne, albo podnieść sobie na podwyższone. W każdej chwili wchodząc tam, wiadomo, klawiszem V, tylko jest taki jeden szkopuł. Jeśli mamy zamontowane aktywne, tak jak ja mam teraz zamontowane, a nie podwyższone na przykład, to nie jesteśmy w stanie założyć sobie opon 47. A byłoby lepiej oczywiście założyć sobie te opony, bo im większe opony, tym lepiej sobie ciężarówka radzi sobie w trudnym terenie. Czyli wtedy byśmy mieli możliwość założenia tych opon. Więc to jest do wyboru, czy chcemy mieć możliwość zmiany zawieszenia, czyli w trudnym terenie podwyższamy, w jakimś łatwym terenie opuszczamy, czy po prostu mieć już z głowy i podnieść zawieszenie na maksa i jeździć z większymi oponami. No wiadomo, że teraz wtedy wywrotność się trochę zwiększy ciężarówki, ale no, mamy ten komfort, że jeździmy na większych oponach. I teraz tak, opony tutaj są wszystkie dostępne, wiadomo, autostradowe, uniwersalne to jest mało interesujące, raczej mało nieużywane w ogóle, terenowe też, jeśli są błotne, dostępne, a są trzy wersje w trzech rozmiarach i opony z łańcuchami, to jest najważniejsze. Poradzi sobie też nawet na oblodzonych podjazdach, czy na zamarzniętych rzekach, jeziorach. Jeśli chodzi o wyciągarki, to tutaj jest też standardowa fabryczna średnia, dłuższa lina średnia, zaawansowana średnia lina, to jest ta długa lina z zaawansowaną wyciągarką, najlepsza dostępna wersja do tej ciężarówki. No i mocna średnia, tutaj jest lina też dostępna. Blokada dyferencjału, no to już wiadomo, i AWD załączane ręcznie. Snurkul jest trzy wersje, taki, taki i taki, moim zdaniem jest ten najlepszy. No i jeśli chodzi o ramy dodatki, tutaj jest troszeczkę mało kolorowo. Tu jest dodatek, właśnie ta ciężarówka jeszcze ma dużo akcji takiego typu, że niektóre dodatki, na przykład wyglądowe czy coś, kolidują z innymi. Na przykład tutaj akurat jest problem. Dodatek serwisowy jest w komplecie z zainstalowanym cienka rura w kategorii wydech. Tu trzeba zmienić to, żeby móc założyć jego. To jest właśnie dlatego ta ciężarówka jest taka specyficzna, bo czasami niektóre modyfikacje w niej przeszkadzają innym modyfikacjom. No ale jeśli chodzi o te dodatki, to już mamy tak, części, dodatek serwisowy, oczywiście rama, części serwisowe, części naprawa jest 500 jednostek, teraz natomiast koła zapasowe są tylko dwie sztuki. Potem mamy małe burty, platforma to jest burta, która daje nam możliwość przewiezienia pojedynczej jednostki jakiegoś transportu. Później mamy mały zbiornik paliwowy. Czyli tutaj mamy 600 litrów tylko pojemności paliwa. Później mamy żuraw załadunkowy. Tutaj jest żuraw, w którym możemy ładować jakieś małe
jednostki ładunkowe do transportu, czyli jakieś tam powiedzmy deski, cement, takie pojedyncze, no bo wiadomo, jakieś metalowe belki, to ten żuraw już się do tego nie nadaje. Następnie mamy siodło niskie. Tutaj jest tylko siodło niskie do przewożenia naczep, które się nadają do siodła niskiego. No i materiały do naprawy, bagażnik. Tutaj jest ten materiał. On oczywiście będzie kolidował z tymi wszystkimi dodatkami, jeśli chodzi na dach, czyli światła przeciwmgielne, dachowe, ewentualnie ta. A nie, osłona nie, ale nie zamontują sobie wtedy przeciwmgielnych dachowych świateł, które sobie fajnie radzą w nocy. No i to jest z dodatku wszystko, jeśli chodzi o tą ciężarówkę. Następnie tutaj wiadomo, że te dodatki pokazywałem. Jeśli chodzi o zderzaki, tutaj nie ma żadnego zderzaka, który by był lepszy dla ciężarówki, jeśli chodzi o unikanie dużych uszkodzeń. Są takie, takie i takie. Ten jest oczywiście tak jak wspominałem, kolejna rzecz, która na przykład teraz koliduje ze snorkelem, ale to są już tylko, mówię, akurat te zderzaki w tej ciężarówce nie mają wpływu na ułatwienie przejazdu w trudnych terenach. Wydechy, no i wiadomo, obręcze i domalowania to już mało istotne rzeczy, zmieniające tylko wygląd ciężarówki. I co teraz? Standardowo, jeśli chodzi o to, czy polecam, czy nie, tam, ten pojazd, to powiem tak, to jest taki, mówię, specyficzna ciężarówka, ciężarówka mała. Polecam ją raczej do dojechania do jakiegoś naszego pojazdu, który, nie wiem, trzeba gdzieś tam szybko śmignąć, spróbować go wyciągnąć, czy spróbować, nie wiem, zaopatrzyć go w paliwko, czy jakieś tam nieduże uszkodzenia, naprawy. Bo jeśli chodzi o dojazdę z ładunkami i z tymi małymi nawet, to naprawdę w tej grze jest dużo takich pojazdów, które są dużo, dużo, dużo lepsze. Także to było na temat tej ciężarówki tyle. Jeśli wam się spodobał filmik, to proszę o subskrypcję, dać łapkę w górę, podzielcie się komentarzem. Na koniec filmu standardowo link z playlistą do wszystkich odcinków z całej serii poradnik SnowRunner, link do subskrypcji i link do następnego odcinka. A ja zapraszam was po więcej. Trzymajcie się, cześć.